Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Paskudnych Rozgrywek, w których, to jest to pierwszy odcinek, pokazywać będę bitwy z eventu Armageddon. Event, który dobiegł końca nie tak wcale dawno temu. Nie wiem, kiedy tę powtórkę będziecie oglądać, ale trwał on 10 dni, więc to było od 10 czerwca do 20 czerwca. Pierwsza bitwa, w której brałem udział i miałem okazję nagrywać, znaczy mieć powtórkę, bo tak jak mówię, pierwsze trzy filmiki będą z jakby perspektywy mojej i komentarzem już po bitwie, a następne już będą to filmiki na żywo, także po prostu będziecie widzieć przebieg tych bitew tak jak one wyglądały, gdy je graliśmy. Pierwsza bitwa na prowincji Kuwet z klanem Tali Ho. Ja gram Wisie III, mamy na artylerii Arwenę, ciężki skład, jak widzicie, dużo, 210, 200, sporo jestów trzecich, T32, które mam grać na wieży, bo tutaj ta mapa jest optymalna do grania właśnie na wieży, na Pershingach i T32 i trochę lightów, których zadaniem jest oczywiście spotowanie. Przyspieszę na początek, bowiem tutaj się dziać wiele nie będzie, chociaż warto zobaczyć. Na porządku pojechał tam bardzo szybko Kacper i teraz na wieżę jadą grać Never w skrócie i Rozjemca. Zaświecił się T32 Light, drugi T32 i Isy trzecie. I ja próbuję tutaj znaleźć przestrzał na tego Lighta oraz na T32. Nie wiem dlaczego to, znaczy nie wiem czy to weszło, to zobaczymy chyba. Po bitwie nie zobaczymy. O, i teraz patrzę na to. Jedzie tam Never i Rozjemca, jadą dołem i nagle się okazuje, że jeszcze chwila, a to może w innej bitwie. Przepraszam, bo tak naprawdę taktyki mamy bardzo, mieliśmy bardzo podobne na tej mapie, więc na razie próbujemy jakoś tam łapać przestrzał na przeciwników. Dostał obok mnie Dracula. Ja się świecę, więc nie wyjeżdżam, bo prawdopodobnie przeciwnicy mają artylerię. Pierwszy gin niestety DPX po tym rushu mostem. Jest tam, się świeci T54 Lightweight. Nie mam bladego pojęcia, jak to się dignęło, ale musiało chyba zejść po... no, kąt był duży, może po prostu tylko smyrnęło przednią płytę. Stąd takie dziwne trafienie. Ale teraz zobaczcie na minimapę, tam mamy nasze siły przez most, tam się chłopaki jakoś bronią. Przeciwnicy nie wyjeżdżają na nich, bo nie wiedzą za bardzo czego się mogą spodziewać. Ja tu staram się osłaniać naszych przed tym ewentualnie wyjazdem tego lightweighta. Kolejny strzał, znowu nie trafiłem, także naprawdę bardzo szkoda, bo ten lightweight powinien był dawno zgasnąć, a do tej pory jeszcze się go nie udało zabić. Niemniej zobaczcie, jak tam nasi dostają teraz mocne bęski na moście, po prostu Isy trzecie zauważyły chyba, że nie mają do pomocy nikogo, więc po prostu się na nich wylali i niestety nasze 110 zostały spacyfikowane i oni już tamtą stronę mostu mają całą pod kontrolą, więc nie możemy za bardzo pchać. Czekamy nadal na informacje, co mamy robić. Właśnie w tym momencie pada komenda, że trzeba zjechać, pomóc naszym T32 i jako, że zdobyliśmy również lewą stronę, to będziemy się na przeciwników wylewać zarówno ze środka, jak i z lewej bardziej, no bo tam mamy największe siły. Arch już Never ma tylko 118 punktów HP. Rozjemca stara się tu jeszcze jakoś rozstrzeliwać i trafiać przeciwników, także no, na razie jakoś tak to powolutku nam idzie, jest dojazd, tylko że jak już my dojechaliśmy, a nasi tam jeszcze się zbierają powolutku na lewą stronę, okazuje się, że przeciwnicy po zajęciu i zdobyciu mostu wycofali się i teraz będą po prostu nas raszować, także sytuacja robi się bardzo nieciekawa, bowiem teraz na nas bardzo mocno raszują, mnie się udało tutaj zgęścić gościa ładnym strzałem. No i w tym momencie zaczyna się robić kłopot, nasi muszą bardzo agresywnie wyjechać z lewej strony, bowiem oni to mają dużą przewagę, staramy się teraz jakoś trafiać przeciwników, lightweight linguje się od mojego tyłu, tak na szczęście tu się udało jedną pestkę przeżyć w chwilę dłużej. Ten jest trzeci, na mnie próbuje zjechać, więc na szczęście udaje mi się go szybciej trafić niż on mnie. Na szczęście przeciwnicy jakoś troszkę mnie zignorowali, pojechali dobijać inne cele. Nasi zdążyli już wrócić się z lewej strony, więc możemy tutaj spokojnie rozpykiwać przeciwników na środku. W tym momencie mamy przewagę, chociaż oni przed chwilą mieli przewagę. Teraz troszkę się to wyrównuje z 9 do 7. Mają artę. Przepraszam. Tylko pewne strzały, żeby nie było kolejne trafienie. Na szczęście tutaj, tak jak mówię, no, zignorowali moją osobę. No to po prostu jest czysty przypadek, że akurat postanowili przeciwnicy uderzać kogoś innego. Ładne trafienie w tego Isa, 12 do 8.
Bitwa faktycznie przesądzona. Oni grali jeszcze z jednym FC-em, więc czołgiem premium. Ciekawy wybór, 13 do 8. Został im tylko T-32, który gdzieś tam na moście trochę zamarudził, oraz Lorka. Także teraz można już na spokojnie wyjechać. Znowu przyspieszę, bo to już jest końcówka. 50 setka niszczy T-32, jest Lorka. Przeciwnicy gratulują nam dobrej gry, także udało się. I koniec tej pierwszej bitwy. Także to tyle, jeśli chodzi o pierwszą bitwę z Armagedonu. Zapraszam w kolejnym odcinku. Do następnej. Cześć.